Tutaj jesteśmy, proszę Państwa, przy rondzie wiatraczna na Praga Południe. Dlaczego ja pokazuję tutaj ten napis? No, żeby było wiadomo, że jesteśmy na Pradze Południe. I Nadia, proszę Państwa, chodzi po ulicach Warszawy i ona mówi, że warszawianki pazury malują, brzydko wyglądają, obrzydliwe są. No bo jak ona jest spokojna, z Łotwy pochodzi jako Rosjanka, no przecież to należało kiedyś do Rosji, do Związku Radzieckiego. No to ona jako ta, proszę Państwa, jasno, ciemno, ciemno, jasno. Pracy szuka, ale ona pracy tu nie znajdzie w Warszawie, bo tutaj, proszę Państwa, tylko trzeba pazury malować. Mówi, że warszawianki właśnie pazury malują i są chamkami. Także, proszę Państwa, no dlatego kaszlą, chrumczą, a tu nie jest Angla, Ameryka, Białystok i ten Marcin Paszkę tu nie mieszka i nawet tu nie bywa, nawet on by nie wiedział, gdzie jest ten uniwersum. Ja go raz tutaj przywiozłam z Anglo-Ameryki, Białystok, ale jemu cała rodzina poumierała, że on musi się trzymać tam mieszkania w Anglo-Ameryce, Białystok, które to mieszkanie wynajmuje, a nie chcą mu płacić, tak jak i tej Litwince Alinie Lasocie, która tutaj też nie jest w Polsce, z Polski uciekła. Na Litwie wynajmuje dom, nie chcą jej płacić, jacyś tam reptoidzi i musi tam pilnować, zbierać haracze. Tu prowadziła tysiące, miała spotkań kulturalnych, ale tu dla Warszawy wysoka kultura, sztuka, to nie.